pizza. Podoba mi się taki początek. Dostałaś marne okruchy. A ja mam całą górę. Nie chwal się tak, Zak. Lepiej spójrz tutaj. Teraz naprawdę przebudził się we mnie zwierzęcy apetyt. Zak, daj mi nóż. Nie, on jest mój. No dobra, i tak sobie poradzę. Rolada z pizzy. Widzieliście kiedyś coś takiego? Jakie to jest pyszne. I po wszystkim dałam radę. Teraz ja. W moim przypadku nie obejdzie się bez noża. Który jest niestety całkiem tępy. Dobrze, że wziąłem ze sobą piłę. Przerażasz mnie. Spokojnie. Ja tylko pokroiłem pizzę. O boskie dzieło włoskich mistrzów. Nie masz sobie równych. Zaraz to sprawdzimy. Nie potrzebuję noża. Zjem to tak po prostu. To jest naprawdę dobre. Mieliście rację. Najadłam się dosyta. Z takim brzuchem nie zmieścisz się w żadnych drzwiach. Jedno ciasteczko? Jakoś mało. To jest lepsze niż nie wiadomo co. Masz rację. Zjem chociaż tyle. Jest pyszne. Uwielbiam Oreo. Więc na pewno smakowałoby ci moje kolorowe, wielowarstwowe ciasteczko. Myślę, że brakuje mleka. To jest takie słodkie, że trzeba popić. Idealne połączenie smaków. Czas się dowiedzieć, co kryje się w tym małym pudełeczku. Nic nie słychać. Zaraz sprawdzimy. Wow, ale ogromne ciastko! Jak ono się tu zmieściło? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Muszę spróbować wszystkie naraz. Bardzo mi smakowało. Było wyśmienite. Nie rozumiem, dlaczego wy macie gumy do rzucia, a ja nie? No, ja też mam jakoś bardzo mało. Wybaczcie, ale tym razem szczęście dopisało właśnie mnie. To na pewno. W porządku, zjem jedną gumę. Ja tak szybko nie dam rady. Och, jakie to jest pyszne. Chcę więcej. Czas na balony. Ale super wyszło. Poleciał. A co ja mam zrobić? Może guma do rzucia gdzieś się schowała? O, tu jest! W końcu mi się poszczęściło. To dopiero zdobycz! Muszę tego natychmiast spróbować. Wow, jaka prędkość! Gotowe zobaczyć ogromny balon? Myślę, że już wystarczy. Jestem gotowa, żeby ci w tym pomóc. No i proszę, teraz jestem cały w gumie. Każdy dostał po jednym hot dogu. To dziwne. Czy to musztarda? Zaraz się dowiemy. Jestem gotowa, żeby spróbować jako pierwsza. Życzcie mi powodzenia. Jest pyszny, tylko trochę suchy. Ale z wodą będzie w sam raz. Teraz wy. Nie mam nic przeciwko, ale dodam sos. Skoro nie jest taki ostry, to dodam go więcej. Mam nadzieję, że nie przesadziłam. O nie! Chyba popełniłam błąd. Od razu lepiej. Twoja kolej, Zak. Przyznaję, że trochę mnie nastraszyłyście, ale nie ma już odwrotu.
Trzeba dodać jak najwięcej sosu. Mam nadzieję, że nie spłonę. Pomocy! Trzymaj się, mam gaśnicę. Emma, dziękuję ci. Uratowałaś mi życie. Polecam się na przyszłość. To wygląda jak żelkowe oko. Tak, to właśnie ono. Spójrzcie tylko, ile ich jest. Jak myślicie? Pasują mi czerwone oczy? Są idealne. A co gdybym była piratem? Prawdopodobnie wyglądałabym właśnie tak. Jestem Emma, piratka czerwone oko. Te wygłupy zaostrzyły mój apetyt. I po wszystkim, misja zakończona. Nie potrzebuję już opaski na oczy. Nadszedł czas, żebym i ja się pokrzepił. Jesteś taki zwinny, Zak. Zręczność i szybkość reakcji to moje mocne strony. A na koniec specjalna sztuczka. Udało mi się. Złapałem dwa naraz. Nie jestem pewna, czy uda mi się to powtórzyć, ale mam inny plan. Chętnie pomogę ci go zrealizować. Otwórz szeroko buzię i łap żelki. Zak, nie trafiasz do mojej buzi. Co z twoją zręcznością? Przykro mi to mówić, ale coś poszło nie tak. Te pankejki są takie słodkie. I są tak fajnie przypieczone. Szkoda, że ich nie skosztuję. Nie smuć się. Możesz patrzeć, jak my jemy. Zacznijmy. Bita śmietana doskonale dopełnia pankejki. Z pewnością tak jest, ale mam jeszcze lepszy dodatek. Sos czekoladowy. Okay. To świetny pomysł. Poleję nim twoje pankejki. Nie myliłam się, to smakuje wspaniale. W takim razie może spodobać się też inny sos, na przykład tabasco. Gdzie jest mój ostatni pancake? Chętnie go zjem. Ale to jest ostre, zaraz spłonę. Co to? Wygląda na to, że szczęście się do mnie w końcu uśmiechnęło. Zak, daj mi trochę bitej śmietany. Proszę, częstuj się. Z przyjemnością. Zak, potrzebuję jeszcze więcej bitej śmietany. Myślę, że wykorzystujesz moje dobre serce. Czas dać ci małą nauczkę. Ciekawe, co powiesz o piance do golenia? Dziękuję, Zak. Jesteś prawdziwym przyjacielem. To jest obrzydliwe. Przykro mi, że ci nie smakuje. Tik-tak. No, nieźle. Zgadzam się. A jeszcze lepiej, kiedy jest ich więcej. Spróbujmy. Szkoda, że mam tylko jedną drażetkę. Jest smaczne, ale to zdecydowanie za mało. Dobrze, że ja mam ich więcej. Wow, tu jest kilka smaków. Spróbuję wszystkie naraz. Dobry pomysł. Ja też nie zamierzam się bawić. Przesuńcie się, potrzebuję dużo miejsca. Jakie jaskrawe kolory. To wygląda naprawdę ładnie. Wysyp jeszcze trochę, Jess. No dalej. Czas spróbować. Zobaczcie, co ja potrafię. O,
Ostatnia drażetka i po wszystkim. Wow, jesteś jak odkurzacz. To niesamowite. Teraz mam super świeży oddech. Pachnie jak czekolada. Trzeba się upewnić. To przecież oczywiste. Czeka nas prawdziwa uczta. Wow, jeszcze więcej smakołyków. Jakie piękne pączki. Żelkowy miś też wygląda świetnie. Lubię ser, ale nie jestem pewna, czy dobrze będzie się komponował z czekoladą. Co się dzieje? Moja fontanna zrobiła się serowa. How sweet! Tak, teraz mi się to podoba. Oj, chyba wyciągnęłam pochopne wnioski. Misiu, nie patrz na to. Let's go! Ale wiem, komu to posmakuje. To gryzonie! Boję się gryzoni! Nie przejmujcie się krzykami, moi kochani. Częstujcie się. Już wszystko zjedliśmy. No w końcu. Teraz moja kolej. Pączki z czekoladą to najlepsze połączenie ever. Fontanna zmieniła kolor na różowy. Jaka pyszna polewa. Pokryję nią wszystkie pączki naraz. Co za pyszności, nie mogę przestać. To było niesamowite. Okay. Zostałam tylko ja. Zaczynamy, misiu. Fontanna zrobiła się niebieska. Ale ekstra. To świetny dodatek do żelków. Uwielbiam. Kontynuuję. Co za szczęście. Andy, co z tobą? Zmienił się w kosmitę. Nie rozumiem, dlaczego tak krzyczycie? Czy co, mój palec? Jak on to robi? Ale fajnie. Teraz mam supermoce. Kto tu jest? A, słabo mi. Mnie też. Ale jesteście wrażliwe. Czeka na nas coś magicznego. Okay. Musimy się szybko dowiedzieć, co to jest. Here we go. To burgery. Wyglądają niesamowicie. Bingo. I love you. Yeah. Wręcz się zakochałam. What? Jest jedno, ale burgery w ogóle nie pasują do słodkiej polewy. Let's go. No, musimy to sprawdzić. Kate, twój burger się zmienił. Yahoo! Fantastic! Great! Zrobił się słodki. How sweet! To jest teraz ciasto burger. Jaka pyszna truskawka. Też bym z chęcią spróbował. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. To wszystko jest dla mnie. Ale to jest słodkie. Aż brak mi słów. Oh my god! Wow! To był najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że i moją porcję czeka taka cudowna przemiana. Coś poszło nie tak. Teraz to kawałek lodu.
What? Oh. Co ja mam z tym zrobić? Nie da się go ugryźć. It's my turn. Mam nadzieję, że u mnie wszystko wyjdzie. Yahoo! Hey, you! Ew. Co za paskudny zapach. No, 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 please! Tylko nie to! To ser pleśniowy. Smakuje nawet gorzej niż wygląda. Zaraz zwymiotuję. To obrzydliwe. Nie mogę na to patrzeć. No, czuję się o wiele lepiej. Co prawda ta książka będzie musiała trafić do kosza. Fontanna nadal wygląda bardzo apetycznie. Zgadzam się. Tylko nie cytryny. Nienawidzę kwaśnego. A ja znowu mam żelki. Sorry, ale to moje lody wyglądają najlepiej. Może słodka polewa zniweluje ten kwaśny smak cytryn. Co to jest? Muszę spróbować. Smakuje jak duży cukierek. Chyba chciałaś powiedzieć kwaśny cukierek. Jestem pewien, że żelkowe oczy będą słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Ale gdzie się one podziały? A, tu są. Te oczy mnie obserwują. Wydaje ci się. Wygląda apetycznie. Nie wydaje mi się. Wow! Hey! Okay. Moje lody to dopiero będą pyszne. Muszę dodać do nich polewę. Kate, a co tam jest? A ja położę to tutaj. Co to za oko? Boję się! No proszę, teraz wyglądam jak jednorożec. To jest pyszne. Nie miałam co do tego wątpliwości. I'm waiting. Jestem gotowy. Oh my god! Jaki wielki arbuz. What? Lepsze to niż surowa ryba. Oh no! Ale super, znowu miałam farta. Co za pyszny krem. Od czego mam zacząć? Wypróbuję ciosy karate. Ten arbuz jest żółty. Nietypowe. No cóż, spróbuję. Smakuje mi. Będę jadła dalej. Jeszcze jedna łyżeczka. Ale to dużo pestek. No, muszę się ich pozbyć. Emma, co ty robisz? Nic takiego. Po prostu będziesz moim celem przez jakiś czas. Precyzyjne uderzenie. Zlitujcie się nade mną. Przecież to ja będę musiał zjeść tę śmierdzącą rybę. Nie, nie jestem gotowy. Co to jest? Dobra, dobra, spróbuję. Patrzcie. To jest paskudne. Ohyda. No. Już nie tknę tego.
ja z przyjemnością zjem cały tort. Zacznę od kremu. A teraz spróbuję to wszystko razem. Kate, skoro tak ci się podoba, to możesz się cała w nim zanurzyć. Co ty zrobiłeś? To był żart. No bardzo zabawne, naprawdę. Gdzie są nasze smakołyki? Wow, to ogromna guma do rzucia. Nigdy takiej nie widziałam. Twoja ma taki piękny kolor. Też go uwielbiam. A jej smak jest po prostu niesamowity. Możesz rzuć trochę szybciej. Zaraz zasnę. Zrobię sobie krótką przerwę. Na razie mi wystarczy. Świetnie, czyli mogę zacząć. O nie, tu jest chili. Mam nadzieję, że nie spłonę. Jakie to jest ostre! Widzę, że umiesz podgrzać atmosferę. To jest dla ciebie, Monika. Dziękuję, nie trzeba. Wow, to guma do rzucia. Uff, było blisko. Wygląda na to, że to nie była guma. No i wyszło trochę niezręcznie. Nowa porcja, super! Mam smak coli. Ja dostałam prawdziwą pizzę. Jest taka świeża, jakby dopiero co wyszła z pieca. Nie zbliżaj się. Dobra, pożuję sobie gumę. Ciekawe, czy wybuchnie, jeśli dodam do niej mentosy? Monika, proszę, spróbuj. Dzięki. Zadziałało! Kola i mentosy to zawsze eksplozja smaków. Wow, prawdziwy automat z gumami. A ja mam z cukierkami. Dobrze, że wzięłam ze sobą drobne. O, ale ich dużo. Są takie lekkie. Też wzięłam ze sobą portfel. Ale niestety jest pusty. Jaka szkoda. Nic nie szkodzi, wiem skąd wziąć trochę drobnych. Co ty robisz? To jest moje. Już nie, Suzy. Wymieniłam monetę na gumę kulki. To niesprawiedliwe. W challenge'u wszystkie chwyty są dozwolone. Odlatuję! Pa, Monika! Miłej podróży! Widzicie to? Cały kubełek lodów! A ja znowu dostałam gumy do rzucia. Mogę zacząć, zanim lody się roztopią? Ta łyżka będzie idealna. Ojej, ale zimne! Co się z tobą dzieje, Suzy? Poczekaj, pomogę ci się rozgrzać. O nie, tylko nie to! Moje lody zamieniły się w różową papkę. Chociaż ona też może dobrze smakować. Przypomina koktajl mleczny z truskawkami. Ciekawe, co się stanie, jeśli podgrzeję moją gumę? Chyba niepotrzebnie to zrobiłam. Wcale nie wygląda apetycznie. Jakie jaskrawe kolory, super! Sprawdźmy, co jest w środku. Wygląda na to, że obydwie mamy gumy. To dobry powód, żeby zorganizować kolejny konkurs. Nie mam nic przeciwko. Zaczynajmy! Z moją gumą jest chyba coś nie tak. Naprawdę trudno jest zrobić z niej balony. Będę musiała wyeliminować konkurencję.
pewno. Teraz pójdzie mi o wiele łatwiej. Ale to jest wbrew zasadom. Już za późno, żeby cokolwiek zmienić. Guma do rzucia w tubkach. Ekstra. To na pewno lepsze niż pasta do zębów. Wiecznie jesteś ze wszystkiego niezadowolona. Naucz się cieszyć życiem jak ja. Otwórz buzię, poprawię ci humor. Dziękuję. A teraz mi pomóż. Nie, to by było zbyt proste. Sprawdźmy, jak na to zareagujesz. Monika, co ty narobiłaś? Ale za to ładnie pachniesz. Ach, tak? Uważaj, za chwilę będziesz lśnić czystością. Oj, przepraszam, przesadziłam. Cała wieża z gumy, wspaniale. Mojej wieży nawet nie dorasta do pięt. Zaczynaj, Suzy. Chętnie. Jak mogłabym przepuścić okazję, żeby spróbować truskawkową gumę? Tylko spójrz, jaka jest piękna. Ma taki intensywny smak. Tak zachwalasz, że ja też chcę jej spróbować. Wszystko zepsułaś. Przygotuj się na zemstę. Przestań! Nie rób tego! Sama się o to prosiłaś. Myślę, że przeginasz. Tylko KitKat może ukoić moje nerwy. Jakie apetyczne pączki. O, tu jest coś jeszcze. To wygląda jak guziki. Dobrze, że ja mam gumy. Będą świetnym dodatkiem do mojego pączka. Po prostu miałaś szczęście. A ty nie, więc nie ma co zazdrościć. Nie spiesz się tak. Najpierw dodaj guziki. Ależ proszę, tutaj, patrz. Zadowolona? Ale to twarde. Ojej, to było przez przypadek. Ale wcale nie żałuję. Na razie. Czas na drugą rundę. Emma znów ma pecha. Wygląda na to, że ma dziś zły dzień. Kwadratowy lód na patyku, okrągły arbuz i trójkątna papryczka chili. Z pewnością jest bardzo ostra. Muszę się natychmiast ochłodzić. O, lody! Od razu lepiej. W końcu pozbyłam się pestek. Teraz mogę spokojnie jeść. Ale to jest pyszne. To jest naprawdę ostre. Drugi kęs? Drugi kęs jest tak samo koszmarny, jak i pierwszy. Tak, tak, lody mi pomogą. Uff, trochę lepiej. Nie, to jest nie do wytrzymania. Co mnie spotyka taka kara? Okropność. Mózg mi zamarzł. To niemożliwe, bo go nie masz. Też mi powód do narzekania. O, dziewczyny! Ja przecież wygrałem! Ojej, lepiej póki co nie będę wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Rzeczywiście. Znowu mam pecha. Nadchodzi kolejna runda i nowe dania. Tym razem to Andy ma kłopoty. Lily jest zadowolona z burgera. A Emma z kukurydzianych chipsów. Surowy makaron z zupek chińskich.
Oj, można sobie w ten sposób połamać zęby. Co za soczysty i pyszny burger. Po prostu rozpływa się w ustach. Ojej, chyba mi się szczęka zablokowała. Pomocy! Tak, tak jest o wiele lepiej. I niby co ja mam z tym zrobić? Może tak będzie łatwiej. Nie, nie pomogło. Burger, co za pyszności. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. I ten. I ten. Chodźcie do mamusi. I ostatni. Wow! Po wszystkim. Jestem mistrzem. Wreszcie, jestem mistrzem. Nowa runda. I jak na razie wynik jest wyrównany. Tort, ciastka i cebula. To oczywiste, kto tym razem jest pechowcem. Co za pyszności. Te ciastka są wspaniałe. Co za okropność. A mnie się ta runda podoba. O, mam pomysł. Dodam trochę łez do uśmiechu Emmy. Ten tort jest po prostu fantastyczny. Tak, masz rację, po prostu fantastyczny. Fuu, co to ma być? Lili! Ja nic nie wiem. Niczego mi nie udowodnicie. O, mam kolejny pomysł. Jak jeść cebulę i nie płakać. A teraz szybko zanurzamy się w cebuli. Właśnie tak. To jest to. Ciastka się skończyły. Znowu wygrałem. No i po co? No i po co tak cierpiałam? Podzieliłaś się trochę tym cierpieniem ze mną. Teraz już zawsze będę mistrzem. Lepiej od razu się poddajcie. Hurra! Pyszne i zdrowe. Zaczynamy. Moje ulubione ciasteczko, tak bardzo was lubię. Świeże owoce to świetna sprawa. Będę się delektować każdym kawałkiem. Moje ulubione ciasteczka. Chodźcie do mamusi. Uwielbiam was. Otwieramy. Wylizujemy. Jak można jeść suchy chleb? To jest zupełnie bez smaku. Trzeba przyspieszyć. Hurra! Wygrałam! Nie! Ukradłaś mój tytuł. Ech, za bardzo się delektowałam i zapomniałam o wyzwaniu. Co to jest? Co się stało? Zapomniałam, że mam alergię na owoce. Nie powinnam się tak spieszyć. No nieźle. Jak mogłaś zapomnieć o alergii? Masz swoje zdrowe owoce. Kolejna runda. Limonki, pianki marshmallow i marchewka. Ale Emma nie ma nic przeciwko temu. Mam nadzieję, że na marchewkę nie masz alergii. Limonka. Ale to kwaśne. Fuj. I niby komu to może smakować? Aż wykręca. Chrup, chrup, chrup. Zastanawiam się, dlaczego tak bardzo lubię marchewkę. Może moimi przodkami były króliki? Ta limonka się nie kończy.
Jeszcze troszkę i jeszcze troszkę. Prawie finał. Trzeba natychmiast zjeść coś słodkiego. Nawet o tym nie myślili. Andy nie dzieli się piankami. Znowu triumfuje. Jak to? Przecież ja też wszystko zjadłam. Zobacz. No nie zupełnie wszystko. Trzeba było dojść do końca. Skórki się nie liczą. Co tym razem dostali nasi zawodnicy? Lili granat, Andy czekoladę, a Emma bułkę z nadzieniem. Wszyscy wydają się szczęśliwi. Super, wspaniała runda. To jest wyśmienite. I smaczne. Czekolada, czekolada. Uwielbiam. Jak go otworzyć? Przygrywam. Muszę to zrobić szybciej. Przyspieszam. Jednocześnie. Tak, jednocześnie. Andy i Emma zremisowali, a Lili zajęła ostatnie miejsce. Zobacz, jak to się robi. Sok z granatów to najlepsze, co można zrobić z tego owocu. Smacznego! Co za zapach! I ten smak! Dziękuję, Andy! Wygląda na to, że wszyscy są szczęśliwi, a my ruszamy dalej. Kanapka! Co za szczęście! Właśnie zrobiłam się głodna. Co może być lepszego od kawałka kiełbaski? Ech, czy autorzy wyzwania wiedzą, że nie znoszę omletów? Ale chyba mam pomysł. Tak jest od razu lepiej. Co? Czy to miód? Miód? Ja też mam miód. Co się stało? Gdzie są poprzednie dania? Jakie to jest pyszne. No dobra, spróbujmy tego miodu. Chociaż to jest bardzo dziwne. Ech, miód w plastrach niezbyt dobrze smakuje. Przed nami pyszna runda. Uczestnicy są zachwyceni. Lizak, sushi i czekoladowy baton. Co może być lepszego? Zaczynamy bitwę! Świetna runda! Jak wspaniale! A gdzie się podziała druga pałeczka? No dobra, poradzimy sobie jedną. Zrobię sobie lizaki z sushi. Japończycy o tym nie pomyśleli. Wydaje się, że w tej rundzie zadowoliliśmy wszystkich. Zawodnicy są przeszczęśliwi. Emma zamieniłaś się w czekoladową kotkę. Muszę lizać szybciej. Nie, przegrywam. Ale jak to? O nie, znowu jestem ostatnia. I w końcu runda finałowa. Co będzie na deser? Żelki, sernik na zimno i pizza. Wow! Ta runda jest tak samo pyszna jak poprzednia. Jedynie Andiemu nie bardzo podoba się konsystencja jego deseru. No dobra, zaczynamy. To trochę dziwny deser. W jaki sposób go jeść? Może go przerzuć? Całkiem niezły. Znowu. Dlaczego ciągle dostaję coś ostrego? To znowu te papryczki. Dlaczego ja? Szybciej. Jeszcze szybciej. Żuję.
na pewno wygram tę rundę. Przydałoby mi się trochę lodu. Lili, Emma, możecie się już nie spieszyć. Jak to? Dlaczego? Jak on to robi? O nie, cierpiałam na darmo. Brawa dla prawdziwego mistrza. Dziękuję, dziękuję, wszystkim dziękuję. Sprawdźmy, komu tym razem dopisało szczęście w naszym czekoladowym challenge'u. To kiepski początek. Nie chcę iść z cebuli. Jestem jednak pewna, że dam radę. Spróbuję. To jest ohydne. Po prostu czegoś tu brakuje. Dodajmy słodkiej posypki. Dzięki. Wygląda o wiele lepiej. Ale i tak smakuje obrzydliwie. Dobrze, że ja mam Chupa Chupsa. To niesprawiedliwe. Uważam inaczej. Jestem pewna, że lizak świetnie będzie smakował z czekoladą. Co za pyszności. Ja też coś dodam do twojego lizaka. Na przykład wasabi. Zobaczymy, co powiesz na taki deser. Potrzebuję więcej czekolady. Tak, tak, oczywiście, nie żałuj sobie. Jakie to ostre! Suzy, dlaczego dodałaś do czekolady wasabi? Myślałam, że ci się spodoba. Nie wierzę, dostałam lody. A ja mam ostre papryczki. Nie będę tego jadła. No to sobie siedź. A ja w międzyczasie spróbuję lodów z czekoladą. To jest takie dobre. Nie mogę przestać. Daj mi trochę, proszę. Masz przecież papryczki. Smacznego. Okej, spróbuję. Obawiam się, że będą bardzo ostre. Tak właśnie jest. Potrzebuję natychmiast czegoś zimnego. Od razu lepiej. Ojej, jakie to jest pyszne. Mówiłam, lody są super. Wreszcie coś normalnego. Uwielbiam chipsy. Nie mogę powiedzieć tego samego o kiszonych ogórkach. Może z czekoladą będą lepsze. Nie wygląda to dobrze. Ale jak smakuje? Obrzydliwość! Niedobrze mi! Niezbyt przyjemne widowisko. Dobra, no to teraz zjem coś smacznego. Czekoladę wleję prosto do pudełka. Czekoladowe chipsy to spełnienie marzeń. Jeszcze tylko potrząsnę. Teraz mogę próbować. Wyglądają niesamowicie pysznie. I smakują wyśmienicie. Też chciałabym spróbować. Wezmę trochę, może Monika nie zauważy. Ręce przy sobie, Suzy. To jest moje. Hurra, znowu mam coś dobrego. Arbus i czekolada. To będzie bombowe połączenie. Nie mogę tego samego powiedzieć o cytrynie. Na sam widok mi słabo.
mam nadzieję, że czekolada doda trochę słodyczy. Życz mi szczęścia. Ojej, jakie to kwaśne. Aż mi buzię wykręciło. Nie mogę na to patrzeć. Trzymaj się, Suzy. Wystarczy, już więcej nie mogę. Zjem tylko czekoladę i żadnych cytryn. Ech, nadal czuję ten kwaśny smak. O! A ja zaraz się zasłodzę. O tak, to niesamowite połączenie, nie myliłam się. Oczywiście, zawsze masz farta. Nie ma co zazdrościć. Jakie słodkie lizaki. Nawet nie wiem, który wybrać. O, to jakaś kpina. Dlaczego ty dostajesz słodycze, a ja brokuły? Przynajmniej nie zaszkodzi to twojej figurze. Spójrz, mogę nosić te lizaki jak pierścionki. Ale lepiej je zjem. Ojej, wielka mi gwiazda. Odpuść sobie. Lepiej chwytaj brokuła i jedz. A żebyś wiedziała, że go zjem. Jest pyszny, tak przy okazji. Co ty się taka nerwowa zrobiłaś? Bingo, znowu słodycze. Cała waza skittlesów. O tym można tylko pomarzyć. A ja lubię kurczaka, ale nie z czekoladą. Zawsze jesteś jakaś niezadowolona. Zrelaksuj się i ciesz się tak jak ja. Wow! Mam świetny przepis. Skittles z czekoladą. Zapamiętaj go, może kiedyś zrobisz. Bardzo smaczne. Nie wątpię. Dobra, spróbuję kurczaka. Daj znać, jak ci smakuje. Myślę, że jak zwykle nie wyjdzie to zbyt dobrze. Życz mi szczęścia. Przyda się. Wiesz co, Monika? To jest po prostu świetne. Poważnie? Oczywiście, dlaczego miałabym cię okłamywać? Daj mi tego kurczaka. Też chcę spróbować. Dodam drażetki. Będzie smakować jeszcze lepiej. Wygląda fajnie. Ale smakuje ohydnie. Suzy, oszukałaś mnie. Przepraszam. Ła, to boli. Mam kolczastego kaktusa. Niby jak mam to zjeść? W końcu dostałam coś smacznego. Banany i czekolada. To musi być pyszne. I zaraz to sprawdzę. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Gotowe. O tak, to jest wspaniałe. Tak jak myślałam. Wygląda pysznie. I smakuje wyśmienicie. Ups, przepraszam. Możesz bardziej uważać? Jesteś wściekła, bo jesteś głodna. Zjedz kaktusa, a ja dokończę banana. Nawet nie wiem, jak się do tego zabrać. Chociaż mam pewien pomysł. What? Spróbuję pozbyć się tych igieł. Wygląda na to, że działa. Ostatni. Gotowe. Czas dodać czekoladę.
jakiś dziwny smak. Co tam jest w środku? Wow, to żelkowe robaki! Wow! Co za niespodzianka! Muszę je natychmiast wyjąć. Zdecydowanie mam szczęście. No proszę, zawsze to samo. Straciłam nawet apetyt. Za to mój mi dopisuje. Burger? Ale nie chcę polewać go czekoladą. A ja mam żelkowego misia. Myślę, że to będzie idealne połączenie. Dobra, jestem przyzwyczajona do dziwnych smaków. Nie tracę jednak nadziei, że to będzie smaczne. Wow! To jest naprawdę dobre! Co za paskudztwo! Jak możesz to jeść? Uwielbiam to! Nie miałabym nic przeciwko dokładce. Cóż, o gustach się nie dyskutuje. Ja tam wolę żelki z czekoladą. To jest naprawdę dobre. Chyba nie masz nic przeciwko, żebym ja też spróbowała. Właściwie to mam. Oddaj to. Ała, to boli. Przepraszam, ale to ty prosiłaś, żebym go oddała. Ups. I to wszystko. Nigdy nie widziałam tak małej koli. Ja z kolei miałam dużo więcej szczęścia. Więcej? To spójrzcie, jakie ja mam szczęście. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej butelki. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej szczęścia. Mary, ty pierwsza. Z przyjemnością. Muszę tylko jakoś otworzyć tę małą buteleczkę. Ale jak? Nawet moje zęby nie dają rady. Ale i tak się do niej dobiorę. No, otwieraj się! A masz! Taram! Mówiłam, że się do niej dobiorę. To jest pyszne. Szkoda, że tak mało. Emma, teraz twoja kolejna spróbowanie coli. W przeciwieństwie do Mary nie mam żadnych problemów z otwieraniem butelek. To jest takie pyszne. Ale myślę, że warto zrobić jakiś eksperyment. Sprawię, że cola będzie jeszcze smaczniejsza. Na przykład dodam do niej trochę miodu. Super! Jestem pewna, że smak mnie zaskoczy. Gotowe? Teraz muszę to wszystko dokładnie wymieszać. Myślę, że wystarczy. No i oczywiście lepiej nie pić coli na ciepło. Trzeba ją schłodzić. Gotowe. Można pić. A raczej jeść. Patrzcie. Ojej. To syrop o smaku coli. Zgadza się. Wszystko dzięki miodowi i zimnej temperaturze. Jestem zachwycona. Chcę zjeść to wszystko naraz. Jak to się fajnie ciągnie. To musi być naprawdę dobre. Zgadzam się. Kurczę, miód sprawił, że moja ręka przykleiła się do butelki. Pomożecie mi, dziewczyny? Nie chcę się brudzić. Będę musiała użyć stołu. Gotowe. A rękę będę musiała po prostu oblizać. Okej, czyli teraz moja kolejna picie coli. Mam już nawet przygotowaną na tę okazję słomkę. Fajnie, co? O nie, ona nie może tak po prostu utonąć. Kurczę, na pewno nie wypiję coli w ten sposób.
Dobrze, że mam jeszcze całą masę słomek. I spokojnie mogę z nich zrobić jedną długą słomkę. Emma proponuje pożyczyć jej pomysł. Picole! Co to jest? Dziewczyny! Jak wam nie wstyd? Czy nie uczono was, że nie należy zabierać cudzych rzeczy? Jaka chciwuska! Trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. Dobrze, że mam zawsze przy sobie mentosy. Gotowe! Będzie erupcja! Co się dzieje? Teraz cała się kleje. To straszne. W dodatku nie mam nic do picia. Chociaż muszę przyznać, że to było całkiem zabawne. Było warto. Na pewno nie najem się taką porcją. Kate, ten makaron jest ostry. Masz powody do radości. A ja mam pecha. Ty masz pecha? Czy w ogóle widziałyście to wiadro, które stoi przede mną? Dobrze, że tym razem Kate zaczyna. No dobra, nie jestem tchórzem. Z makaronem zdecydowanie sobie poradzę. Tym bardziej, że to jest taka mała porcja. A jakie to ostre! Dziewczyny, czeka was bardzo niemiła niespodzianka. To niezbyt dobre wiadomości. Emma, nie zazdroszczę ci. Im szybciej zjem tę bombę z opóźnionym zapłonem, tym szybciej dadzą mi spokój. No dobra, zaczynam. Na razie okej. Ojej, chyba wiem, o czym mówiła Kate. Jakie to jest ostre! Dawno nie widziałam takiej ilości ognia. O, teraz jest o wiele lepiej. Woda pomogła. Mary, przestań gadać. Czas zjadać swój makaron. Nie dam rady tego zrobić. Nie mogę. Ale spróbuję. Zaraz pokażę temu makaronowi, kto tu rządzi. Dziewczyny, robi mi się niedobrze. Emma, daj mi trochę wody. Jesteśmy przyjaciółkami, a przyjaciółki sobie pomagają. Pomóżmy więc, Mary. Mary, trzymaj się. Uff, dzięki, już mi lepiej. Mogę jeść dalej. Tylko nie zapomnijcie mnie pryskać. Mary, zawsze możesz na nas liczyć. Przestańcie gadać. Wody! Ojej, skończyła się. Ratunku! Pomocy! Ojej. Dziewczyny, przepraszam za wasze włosy. Nie zrobiłam tego specjalnie. Aj! Ostry kaktus. Ostry i bardzo duży. Duży? Chyba mojego jeszcze nie widziałyście. Słabo mi od samego patrzenia. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mary, upewnijmy się na twoim przykładzie. Ty pierwsza zjadaj kaktusa. Mam pomysł. Dlaczego po prostu nie pozbawię kaktusa wszystkich igieł? W ten sposób na pewno mi nie zaszkodzi. Ale fajnie wymyśliłam. Fuj. Smakuje tak sobie. Ale pomysł z pensetą się sprawdził. W ogóle się nie ukłułam.
Emma, twoja kolej. Dobra, też pozbędę się kolców. Ale zrobię to w znacznie bardziej efektowny sposób. Hajja! Gotowe. Emma, jesteś prawdziwym ninja. Brawo! Dzięki, bardzo się starałam. Ale dość gadania. Czas na jedzenie. Och, z czymś takim nawet ninja nie może sobie poradzić. Ohydne. Ble. Ale i tak trzeba to zjeść. Kto wymyślił te głupie zasady? Mam dosyć. To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką jadłam. Kate, zostałaś tylko ty. Dlaczego mi to robicie? Chyba pójdę drogą Mary. Ja też wyciągnę wszystkie igły pensetą. Mam lepszy i szybszy pomysł. Kate, weź piłę. Piłę? Nie, dzięki, i tak nie umiem jej używać. Penseta mi wystarczy. Wszystko jasne. Ona raczej nie będzie się spieszyć. No, no i tak to było. Kurczę, ona jeszcze nie skończyła. Hej, no kiedy? Już! Już nie mam siły dłużej czekać. Przestańcie jęczeć, zostało tylko troszkę. O, zasnęły. No dobra, będę musiała sama spróbować kaktusa. Pachnie całkiem nieźle. Fu! Dziewczyny miały rację. Smakuje obrzydliwie. Ale skoro wszyscy śpią... Nikt nie będzie wiedział, że go wyrzucę. O, co się stało? To ja. Niedobrze mi. Nawet przypadkowo strąciłam doniczkę. Biedna Kate. Tak, tak. Świetnie, uwielbiam Nutellę. Szczególnie, gdy jest jej tak dużo. Wow. Wow. Ja i tak mam najwięcej. Tak, ale to Kate zaczyna, bo ma najmniej. No to jedziemy. Na spróbowanie Nutelli jest jeszcze za wcześnie. Najpierw trzeba zrobić maleńkie grzanki, żeby było na czym położyć krem. Spójrzcie tylko, jakie to słodkie. Troszeczkę poczekamy. Przerzucimy na drugą stronę. I grzanka gotowa. Teraz czas posmarować je Nutellą. Tylko spójrzcie, jakie to urocze. Urocze i pyszne. Wow! O tak! Jestem zachwycona. Chciałabym tak jeść przez całe życie. Szkoda tylko, że słoik jest taki mały. Skończył się naprawdę szybko. Mary, twoja kolej. No w końcu. Chcę się cieszyć Nutellą bez żadnych dodatków. Do szczęścia wystarczą mi tylko palce. O tak. Smakuje rewelacyjnie. To nie wygląda zbyt apetycznie. Ale jest bardzo smaczne. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Co? Kurczę, moja ręka. Kate, musisz mi pomóc.
Może użyjemy piły? Nie, tylko nie piła. Emma, jesteś geniuszem. Dziękuję bardzo. Czas pożegnać się ze słoikiem. I tak w nim już nic nie ma. Twoja kolej. Fajnie, spójrzcie, ile tu czekolady. Wow. Ale możecie być pewne, że nawet z taką ilością poradzę sobie bardzo szybko. Nawet specjalnie przygotowałam ogromną łyżkę. O tak! Wygląda pysznie. Kurczę, łyżka jest za mała do tego słoika. Nie szkodzi, dokończę krem bez łyżki. A raczej dopiję. Hej, coś mówiłaś o kulturalnym jedzeniu? A? Emma, przydałby ci się prysznic. Co się dzieje? To nieważne, liczy się tylko, że mi smakuje. Reszta mnie nie obchodzi.